Frekwencja nas nie dziwi, bo tego się spodziewaliśmy. Było bardzo duże zainteresowanie już na Facebooku i to zwykle prognozuje taką pełną widownię. No ale przede wszystkim to jest bardzo dobry, ciekawy film, nagrodzony. My się staramy pokazywać filmy polskie, dobre, w miarę świeże, więc ten tytuł się bardzo dobrze tutaj wpisuje. To jest bardzo dobrze zrobiony film, ale też bardzo ciekawy i myślę, że daje taką dużą przestrzeń do rozmowy, a ponieważ w kinie otwartym zawsze się odbywa po projekcji jakieś spotkanie, czy to z reżyserem, czy z jakimś aktorem, tak jak wykonawcą jednej z ról, tak jak było dzisiaj, no to była bardzo dobra przestrzeń do rozmowy. Myślę, że to jest też tak taki film, który zostawia w widzu jakiś ślad i widz wychodząc jakieś myśli zabiera ze sobą i potem czy pewne sceny, czy pewne sekwencje, czy pewne dialogi, obrazy wracają i myślę, że choćby to jest przyczynkiem takiego wyboru i jak się okazało znowu dobry wybór. Bardzo dużo osób zostało na samej rozmowie, co nas bardzo cieszy. To jest, nazwijmy to, fantazja o zemście. Do tego stopnia jest to fantazja o zemście, że ja w pewnym momencie już jak któryś raz oglądałem pokój, to już naprawdę nie wiedziałem, czy to mi się coś wydaje, czy tak było naprawdę, czy to się tylko może zdaje bohaterom. To jest bardzo, bardzo, bardzo trudne do określenia w jednym czy dwóch zdaniach, ale fantazja o zemście, czy fantazja o mścicielu, no to jest chyba najlepiej. Zemsta, walka dobra ze złem też się przejawia. Nie jest to oczywiście tylko manifest ekologiczny, jest to manifest w pewien sposób też feministyczny, prawda? Tak, oczywiście to jest. To wynika zarówno z książki Olgi Tokarczuk, jak i z filmu, do którego scenariusz napisały obie dziewczyny, czyli Olga i Agnieszka Holland. Oczywiście to jest i ekologia, i feminizm. I umieszczone to jest wszystko w kilku konwencjach, bo to jest zarówno i trochę czarnej komedii, i dramatu psychologicznego, i troszkę czegoś takiego w rodzaju fantazy, i thrillera. I nawet bajki. I połączenie tych konwencji to był chyba największy kłopot i znalezienie formy dla połączenia tych konwencji. To była wielka praca właśnie Agnieszki i Joli Dyleskiej, a także całej ekipy. No co zresztą chyba się udało, bo właśnie za te takie nowe spojrzenie na film dostała Agnieszka nagrodę w Berlinie. Właśnie nagroda w Berlinie, no też Pokot jest kandydatem polskim do Oscara, natomiast to wzbudziło ogromne emocje i nawet pojawiła się jakaś petycja, tak, o to, żeby nie pozwolić na to. Jak pan by się do tego odniósł? Proszę pani, głupich ludzi nigdy nie brakuje, a zwłaszcza takich, którzy nie są w stanie odebrać sztuki, tylko traktują sztukę jako instrukcję obsługi, więc jeżeli tak się traktuje sztukę, to ja się nie dziwię tego rodzaju reakcjom. Natomiast jeśli chodzi o Oscara, to tak podejrzewam, że dużo trudniej będzie Agnieszce dostać się na tę shortlistę, pierwszą 9 tytułów i jeszcze bardziej shortlistę już ostatnich 5 tytułów, niż tego Oscara dostać. Bo jeżeli Agnieszka dostanie się na tę najkrótszą listę 5 tytułów, no to chyba już jej tego Oscara dadzą, bo to będzie już jej 4. nominacja do Oscara. I to będzie jej 4. film, który się znalazł wśród tych 5 nominowanych. Więc przypuszczam, że Akademia Filmowa Stanów Zjednoczonych powie, no ludzie, no już dajmy tej dziewczynie tego Oscara, bo ona nas zamęczy.
Pan jako aktor, artysta wczuwa się w rolę, daje pan roli sporo i daje pan postaci, w którą pan się wciela sporo. Ta postać też zapewne daje, trochę pozostawia piętno na panu. To, czy też tak było w przypadku tej roli Spokotu? Nie do końca, ponieważ ja już przyszedłem z jakimś takim pewnym bagażem swoim do tej postaci i ze swoim stosunkiem do ekologii, ze swoim zrozumieniem dla feminizmu, ze swoim stosunkiem i miłością do zwierząt. Ja już z tym wszedłem. Ja musiałem nawet bardziej, jako postać, czyli ten Matoga, musiałem nawet bardziej to ukrywać, ponieważ on jest zupełnie innym człowiekiem. Strasznie połamanym, strasznie skrytym. Ale bardzo, bardzo takim czasami odważnym, który potrafi nagle się zerwać i skoczyć do basenu, nie sprawdzając, czy jest w nim woda.